Jak ja uwielbiam losowo działającego X-Splita, natomiast jesteśmy już w grze. Mamy kolejny pojedynek dzisiejszego wieczoru. Archimond versus Miedziany. Gracze bardzo zrównani, z tego co sami przynajmniej o tym mówili. Myśmy chyba kiedyś ich widzieli, jak oni razem grali i się gadali ze sobą, czatowali, dawali sobie rady. Było coś takiego. A to nie było Archimond i Bref na przykład? Mi się wydaje, że to była ta para, ale mogę się mylić. W każdym razie. Nieważne, w tym Best of 3, drugim zresztą, który pokazywałem jeszcze z rundy pierwszej. Ale zanim, muszę zapytać o jedną rzecz, bo nie wytrzymam. Co się stało, że masz dzisiaj inny głos? Miałeś katar, przeziębienie, bo masz dzisiaj ewidentnie inny głos niż zawsze. Co mogło się wydarzyć wczoraj, co spowodowało, że dzisiaj mam inny głos? Zastanówmy się. Spotkałem kolegę z liceum, z jego żoną, moją koleżanką w McDonaldzie i się zaczęło, a potem poszedłem z kolegą z pracy. Strasznie wpływa na gadę. Potem poszedłem jeszcze wieczorem, także byłem dzisiaj nad ranem dopiero w domu i myślę, że to jest powodem mojej metamorfozy. Ale brzmisz, tak wiesz, zacniej. Zacniej, tak. Muszę więcej konsumować, krótko rzecz biorąc, alkoholowych trunków, które będą miały bardziej radiowy głos. Tak. Może taką pracę naukową napiszę, słuchaj. Natomiast przedstawmy może samych graczy. Tutaj mamy w prawej części mapy Archimond. Spawnuje się tajemnicą. Ludzie mi piszą, nie mam pojęcia co. Natomiast jego przeciwnikiem będzie... Też tak umiem. Rozumiem. Jego przeciwnikiem będzie... Miedziany. Miedziany jest teranem i jest całkiem blisko z lewej strony na dole. No i właśnie o tym chciałem pogadać, bo blisko, w ogóle ta mapa jest śmieszna, tak, wizualnie rzecz biorąc. Śmieszna natomiast... tak, ale ma mnóstwo super cech, to jest taka mega mapro. No to porozmawiaj, ona nie jest taka najnowsza, znaczy najstarsza na świecie. Co to są za super cechy? No przede wszystkim to jest mapa Metropolis, jeśli zastanawiacie, drodzy widzowie. Takie, gadamy, no. Właśnie. Natomiast to, co jest fajne w tej mapie, to, że ona wręcz zachęca do brania mnóstwa ekspansji. Z każdej strony mapy mamy dużo łatwych ekspansji i gracze często zdarzają się nawet mecze, gdzie na przykład Zerg bierze wszystkie, cały ten obszar tutaj, prawda? Bierze swojego naturala, to tak robi to Archimond. Wizualnie. Tutaj, tak. I wtedy wystarczy mieć armię w tym jednym punkcie i jesteśmy w stanie pokryć większość ekspansji. To jest właśnie ta najfajniejsza cecha tej mapy. Stąd gry przeradzają się często w makro i bardzo łatwo bronić te ekspansje. Co więcej, już nawet naturala łatwo bronić z powodu tych kamieni, potem znowu możemy wziąć trzecią, do trzeciej takiej drogi łatwo dostępnej znowu nie ma, też są czołki, więc to wszystko da się zamurować, to wszystko da się kontrolować, no i zarówno Terranie, jak i Zergowie, wszyscy używają tej mapy bardzo fajnie i ona jest bardzo popularna w ogóle na GSL-u i na takich zagranicznych turniejach, bo na niej po prostu fajne gry wychodzą. No właśnie, widziałem też parę tych gier i podobało mi się to, że mapa się zmienia, rekonfiguruje się w zależności od tego, jak dużo tych kamieni popsujesz i które ekspansje weźmiesz. Bardzo mocno się zmienia w trakcie gry, tak? Ale tutaj widzieliśmy, że gracze mutaliskami się straszą, więc myślę, że rekonfiguracja mapy będzie miała mniejsze znaczenie. Myślę, tak, że rzeczywiście będą mutaliski, skoro już z Archimondem... Szczerze mówiąc, sądząc po pozycji bliskiej powietrzem, a także tym, że jest dosyć... No jest sporo jednak miejsca do manewrowania tutaj. Warto zauważyć, dropy i mutaliski na tej mapie. Fajnie można wlecieć do bazy, bo tutaj jest duża przestrzeń powietrzna, tak, gdzie nie można ścigać marinesami. Natomiast tutaj nie ma przestrzeni do manewrowania. Z tej części maina przelatuje się na naturala, a tam mogą już czekać kolejne turnety i kolejne wojsko, więc mutaliski największy sens mają atakując trzecią. Jejku, na czacie widzimy, atakując trzecią lub też atakując główną z tej strony. Tak naprawdę nie można manewrować pomiędzy tymi różnymi bazami, zawsze trzeba brzegiem mapy pójść. Okej, okay. No i widzimy, że Miedziany coś tam... no tak. Pewnie Miedziany usłyszał, że tutaj można walla sobie zrobić spokojnie, a jednak mu nie pykło i tutaj supply depota też już nie zmieści. Ups! Jejku. No będzie... Słuchaj, Misza, daleko zajdziesz. No to lubię w tych naszych turniejach, muszę przyznać, i to jest jakby jeden z elementów, w których bardzo niechętnie bym się rozstał, jakbyśmy coś dalej kombinowali, albo zapraszali bardzo dużo zagranicznych ludzi, bo kiedyś z tym rozmawialiśmy, to jest właśnie to taka znajomość tego środowiska i to, że to są ludzie, którzy... Koledzy z podwórka, tak? Trochę tak, koledzy z podwórka internetowego, tak de facto, nie? Czasem zauważa, że Archimond bardzo jest zdesperowany, żeby gaz jak najszybciej zacząć zbierać. Znaczy, będą mutaliski. Były zakolejkowane drony, tak. Albo mutaliski, albo bardzo, naprawdę bardzo szybkie infestory. Więc to się jeszcze okaże. Poczekamy na to, jakiego tam tech switcha zrobi Archimond. Natomiast na razie wszystko sugeruje mutaliski, no bo inaczej gazu aż tyle nie zbieramy. No to teraz zobaczmy, jak się na to przygotuje Miedziany. No Miedziany jakby wie, zna reputację Archimonda, czy Archimonda.
więc powinien się przygotować. Nie widzę turetów po prostu, żeby wyrastały jak kwiatki. Tylko to, co martwi, zauważ, że miedziany... inaczej, dużo teran obecnie zaczyna od Factory Expand z Helionami, prawda? Żeby odzyskać kontrolę nad mapą i trochę poskautować przeciwnika. Tymczasem, o, tutaj u Zerga widzimy Roach Warren zaskakująco, ale jeszcze chwilę o tej ekspansji. Tak. To, co robi miedziany, to idzie masowo w Biobala i zauważ teraz, jak wygląda jego widok nad mapą. Nie widzi nic, poza tym, co widzi wychylając czubek nosa z własnej bazy. Archimon daje się z założenia. Archimon natomiast widzi praktycznie całą tą część mapy, która jest dla niego istotna w tej chwili. Kontroluje wieżę Zenaga, wszystko jest fantastycznie. No i wystarczyłoby kilka Helionów, żeby tą kontrolę Archimondowi zebrać, żeby również samemu kontrolować mapę, a tak miedziany gra w ciemno i to nie jest niestety czynnik, który może troszkę przeważyć na jego niekorzyść. Tak, zawsze chwalę sobie graczy, którzy niezależnie czy podejmują defensywę, nawet może w szczególności kiedy podejmują defensywę, mają bardzo dobry zwiad, no bo trudno się bronić, jak nie wiesz przeciwko czemu się masz bronić. Nawet jeżeli miedziany podkula trochę ogon i przyjmuje bierną pozycję w tej grze, dlatego że Archimon ma jakby większą renomę w środowisku, coś takiego, wcale nie oznacza, że nie warto byłoby tam trochę go poszarpać i poskubać, no bo to przecież to są ludzie i tak samo popełniają błędy. Natomiast... No ale zobacz, Archimon świetnie kontroluje mapę, zobacz, on jest... powysyłał po jednym zerglingu tutaj, będzie widział, kiedy miedziany wyjdzie swoją armią, będzie widział, kiedy miedziany weźmie trzecią, wszystko widzi w tej chwili. Tak jest. Przy okazji sam bierze trzecią, co jest jak najbardziej rozsądne. No i co tutaj jeszcze mamy? Archimonda upgrade +1/+1 do ataku zerglingów, co ciekawe, a jednak wychodzą roacze. No zobaczymy, na razie powstaje jedna makro hatchery oraz powstaje jeszcze jedna ekspansja tam na tej trzeciej i infestation. Czyli jednak a zatem będą inwestory plus roach. Natomiast chciałem tutaj zapytać, dlatego że się gracz nie napomina, żeby zapytać siebie, jak zrobiłeś, że w StarCraftie w tle pojawia się inna planeta niż normalnie. Podejrzewam, że nic z tym nie zrobiłeś, że to się samo dzieje. Tak, to się dzieje samo. Cytrus pytał. Cytrus pytał. A tak, to się dzieje samo, niestety. To się dzieje samo, więc nic z tym nie zrobił. Natomiast rzeczywiście, zobacz, że ten biobal po prostu rośnie. Fakt, że są upgrade'y, widzimy, że dbał upgrade'y, widzimy, że mediwaki i wszystko pięknie, cudownie, ale tak naprawdę ten biobal no nie jest dobrą odpowiedzią. Przed chwilą widzieliśmy też jednego gracza, który dostawał wciry właśnie dlatego, że tylko ten biobal był. No i tutaj Factory jest, ale nic nie robi. Część Marisów zostawiam pakowała się, żeby ściągnąć Overseera, ale ten Overseer, co miał zobaczyć, to już zobaczył, prawda? Zauważmy tutaj, że nawet jest trochę przesaturowany main. Mamy tutaj zbyt dużo robotników. Odrobinkę zbyt dużo, no i to byłby czas, żeby brać trzecią, natomiast miedziany szykuje teraz bardzo późnego dropa, 10 minuta, no ten drop może coś tam damage'a zadać, jeśli Archimon nie będzie przygotowany, ale spójrzmy prawdzie w oczy, tu jest Overlord, tu jest Zergling, Archimon ma wszystko przygotowane po to, żeby móc bronić się przed dropami, prawda? No i dokładnie też widzi bazę swojego przeciwnika, tak? No, miedziany mu w zasadzie siedzi u wejściu, także... No, to jest chyba kwestia czasu w moim odczuciu. No i Archimon widzi już tego dropa, natomiast jest tam przygotowany, są roachy, są zerglingi, wszystko tak jak powinno być. Nawet nie będzie miał się gdzie wyładować miedziany, no trudno. Chłopaki, co warto pochwalić, są bardzo, bardzo równo, jeśli chodzi o supply. Oj, czy będą złapane? Nie było jeszcze energii na Fungal Grove, natomiast bardzo mądre posunięcie z strony miedzianego. To, co teranie często robią w takich sytuacjach, jeśli zerg dobrze broni swojej bazy, to rozładowują się poziom niżej i starają się coś zestrzelić. No i widzimy mega ultra drop ze strony miedzianego, no czy coś z tego wyjdzie, czy będzie atak frontem, trudno przewidzieć, ale te inwestory mają już energię na Fungal Grove, więc taka masa Marinesów za chwilę będzie przemielona. Jest naprawdę bardzo mało odstawów w stosunku do tego, no, po prostu to będzie okrążenie i zjedzenie, dobra, to jest easy. Chyba niewiele co skomentować, widzieliśmy wszystkie możliwe rodzaje błędów, które dało się popełnić, dopiero teraz widzimy jakieś... Widzimy dopiero teraz jakieś rozstawienie, natomiast no, co mi się nie podobało, to, że ta grupa Marinesów dała się od razu złapać na dzień dobry w otoczenie, prawda, przyjęła Fangala, przyjęła wszystko. No to, co mądre mógłby w tym momencie zrobić miedziany, bo Archimon to, co zrobił, wycofał się, ale dlatego, żeby nie tracić jednostek, które kosztują gaz. On nie wycofał się dlatego, że przegrywał to starcie, tylko dlatego, że nie chce tracić swoich inwestorów, nie chce tracić swoich roachy. No i wychodzą już zerglingi, ale zaskakująco miedziany całkiem daleko się przedziera. Jego marisi są już +1/+1, natomiast jednostki Archimonda też są +1/+1, tylko miedziany no troszkę może odrobinkę zaskoczył. Archimon rusza tymi zerlingami, w sensie po tej rampie wbiegł i zbiegł i ci marisi po prostu mieli bardzo dużo darmowych killi.
Ale myślę, że tego już Tumeriści niestety nie przekupają, cokolwiek by się nie działo i Kiteling tutaj nie pomoże. I Archimond, co najważniejsze, nie traci inwestorów. Stracił może jednego czy dwa z całej tej grupy, więc to jest rzecz godna pochwały. Przed takim gigadropem się obronił całkiem solidnie. No i Miedziany wraca teraz tym wszystkim swoim do bazy. Tutaj Archimond dalej bezpiecznie będzie się rozwijał. Są już spore crawlery, bardzo taki ładny murek, prawda, żeby bronić swojej bazy. No i co mogę powiedzieć? No Archimond jest teraz w świetnej sytuacji, jeśli chodzi o jego ekonomię. Jest w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o armię, a Miedziany się w międzyczasie rozbudował, co też warto nadmienić. Tak, tak, że ten atak nie był zupełnie pozbawiony jakiegoś planu gospodarczego. Zobaczmy, że idzie druga ekspansja. Zobaczmy, że nabudował tych baraków tam na południu. Strzelił takim plackiem baraków. Tutaj, gdzie to jest? Tu. Strzelił plackiem baraków i chyba z nich będzie po prostu kichał marynarzami, tak mi się wydaje. Bardzo nietypowa strategia. No ale w zasadzie muszę przyznać, że w tym, co się przed chwilą odbyło, to jednak... Jakieś szanse miał. Tumeriści się sprawdzili. No jako tak, jakieś szanse miał. Tylko no, muszę być bardzo sprawnie zarządzaniem. Tak, tylko zauważ, że ten atak pozwolił nie tylko Miedzianemu, ale również i Archimondowi wziąć ekspansję, bo jeśli Miedziany wycofałby się w trakcie ataku jeszcze tą dużą grupą, a nie próbował tego domknąć bez odpowiedniej siły, to byłby jeszcze przez jakąś chwilę w stanie czekować Archimonda i jego dodatkowe ekspansje, prawda? Archimond nie mógłby wziąć tego. Natomiast dedykując cały swój atak na tą naturalną ekspansję, Miedziany sprawił, że Archimond, okej, wiem, pozbyłem się jego wojska, jestem teraz też bezpieczny. Więc nie dość, że Miedziany wziął ekspansję, to Archimond wziął ekspansję. Zobacz w ogóle, jakie nadwyżki ma Miedziany. 2000 minerałów, to jest olbrzymia ilość po prostu odłożonej gotówki. Nawet nie wszystkie baraki kichają marynarzami, tego nie rozumiem. No, wydawałoby się po prostu, że wszystkie powinny teraz produkować przy tak olbrzymiej ilości... Przy taką brzmi ilości minerałów zgromadzonych, ale zobacz, supply na to jest, no ale zobaczmy, co Archimond zrobi. Archimond ruszył oczywiście bardzo imponująco wyglądającym batalionem zerglingów. Wielbiam, fajnie, ja też. Tak rusza, jak tak, czuć, tak. To są robale, nie? Natomiast poparty inwestorami jeszcze i to jest bardzo istotne. Myślę, że inwestory dużo wnoszą na Marisów. No i mamy... Tak. Tymczasem Planetary Fortress, bardzo mądra decyzja. Tam będzie potrzeba sporo roachy albo jakieś ultraliski, żeby to ściągnąć. Planetary Fortress z zerglingami nie jest najłatwiej ściągnąć. Teraz to, co Archimond mógłby próbować, złapać armię Miedzianego gdzieś w polu. Nie wiem, czemu Archimond się cofa do swojej bazy. Czyżby tu był jakiś drop? Tak, mamy dropa. Jest drop taki podwójny w bazie, więc Archimond musiał wycofać swoje jednostki. Ten drop w sumie, ten fioletowy kolor na tle czerwonego jakiegoś fioletowego klipu za dobrze nie wygląda. Natomiast ten drop coś tutaj zadał, prawda? Ale nie za dużo, nie jakoś ma zakrycie. Natomiast właśnie nie wiem, dlaczego te mediwaki musiały zginąć. Myślę, że można było te mediwaki jednak ocalić. O, i przy okazji widzimy, że Archimond stracił ekspansję u góry, zatem był podwójny drop. Trzeba będzie coś zrobić z tą minimapą. to jest wtopa z naszej strony, drodzy. Nie, no ale zobacz, leci kolejny zrzut tym razem na tą ekspansję. W całkiem fajnym miejscu, zobacz, dlatego że Marisi mają tutaj możliwość bronienia się. I jednocześnie atak z przodu. No zobaczymy, kto ma lepszy multitasking. Tutaj po prostu inwestory kichają Fanga grałami. No ci Marinsi właśnie giną bardzo niechlubnie. Ci zasadzie też. Fanga grał przepiękną masakrę, robią z tych Marinsów. Jeszcze tam został split, który przegania te biedne inwestory, ale tutaj Roachy i Zerglingi spokojnie wybroniły, więc Archimond, podsumowując, stracił tą ekspansję w wyniku dropa. No ale ta dropa. Armia, zobacz, cała zeszła od Marinsów tak naprawdę, od Marinsów z Medivacami. I tak, ale głównie zeszła przez to, że Archimond musiał podzielić swoje jednostki na obronę przed dropami, bo jeśli robimy kilka dropów na Zerga, no to te Medivaki miały mało energii, jeden Fangal Grove by wszystkie padły, ale na szczęście jakoś dla Miedzianego Archimond to przegapił, nie rzucił Fangal Grove. to było blisko. No ale zobacz, że znowu Archimond ma pełną armię. Miedziany teoretycznie w supply też jest wysoko, chociaż cały czas ma olbrzymie nadwyżki i tych tam baraków miał tak dużo, że mogli naprawdę coś już teraz zrobić. Nie wiem, dlaczego po prostu nie dochodzą do konfrontacji, że spodziewałem się po Archimondzie, żeby to zrobił, że szukałby wyłomu, a nie po prostu przegryzienia się, bo on się próbuje przegryźć. Miedziany ma teraz sporą szansę trafić w ładny timing, bo zauważ, że on idzie w 3-3 i to 3-3 skończy się zanim jeszcze skończy się 3-3 dla Archimonda. Przy okazji znowu idzie jeden podwójny drop tutaj, prawą stroną mapy idzie drugi podwójny drop. Zatem Miedziany w swoim szaleństwie ma jakąś metodę i wpada teraz całą tą swoją armię. 3-3 jeszcze się skończyło, fatalny moment na atak, mógł poczekać choćby trochę, ale przy okazji
okazji. Robią się dropy. Jeden drop w mainie, Medivaki uszkodzone, ale jakoś żyją. Drugi drop na tej trzeciej. No i Archimond jest pod mocną presją. Główna armia miedzianego została odparta. No i teraz Archimond znowu musi dzielić swoje wojsko. Oj, traci swój spawning pool. Niezbyt dobra sytuacja. Tutaj straci Medivaka zadawanego Melisami. Tam natomiast Archimond traci ekspansję, więc no, szczerze mówiąc, mówiliśmy na początku o tym, że gracze są wyrównani i faktycznie. Archimond jest co prawda o wiele lepszy w makroekonomii, natomiast Miedziany wcale nie pozostaje z tyłu. Bardzo ładnie multitasking utylizuje, atak w trzech miejscach naraz to jest to, co najczęściej krzywdzi zergów. No i kolejny bardzo ładny drop pozycjonowany za minerałami. Dzięki temu Marinesi są w stanie więcej przeżyć. Uj, Fungal Grove wszystko łapie. No niestety Miedziany straci te dropy. Tak. Dwa pełne wyładowane, po prostu to wygląda smutno. Natomiast ta gromada Marinesów naprawdę jest w stanie zrobić dużo spustoszenia. Dziwię się, że... Oj, ale Medivaki się uwolniły i nie lecą. No cóż. Widzę, że obaj gracze olali temat po prostu i nawet chyba tam, nawet chyba nie jest tutaj też to Marinesi się nudzą. No, Archimond widzimy, że ma ewidentny problem z podziałem swojej armii, bo wysyła tą armię część tutaj, prawda? I to do niczego nie służy, bo tutaj ci Marinesi znowu się wyładowują, ci, których już spisaliśmy na straty. Przy okazji idzie kolejny push 3-3, u Archimonda 3-3 jeszcze nieskończone, więc to jest jeszcze ten moment, w którym Miedziany ma szansę w starciu, ale chyba do tego starcia zaraz od razu nie dojdzie. No i drop tym razem wyłączony już na stałe, ten drop tutaj i na razie no tak, mam wrażenie, że Miedziany ma możliwość zagłodzenia teraz już Archimonda, że Archimond po prostu ekonomicznie nie wyrobi. Zobacz, że całe spustoszenie dzieje się na terenie Zerga tak naprawdę, a Archimond traci bazę za bazą. Ta grupa Marinesów myślę, że też jeszcze polegnie, natomiast no, już inwestory muszą bronić. Znaczy wszystkie rocze poginęły, no, tak naprawdę inwestory. Fantastycznie, tak, widzimy, że Archimond jest trochę zirytowany, natomiast muszę pochwalić upgrade'y oraz mikro Miedzianego. Pięknie robił te splity na sam koniec, naprawdę fajna gra nam wyszła, taka gra, której bym się nie spodziewał. No taki trochę jeszcze niewyszkolony Marine King Prime, tak, chciałbym się powiedzieć, taki, prawda? Taki miniaturowy Marine King Prime, no, ale... Mi się, znaczy na początku w ogóle byłem zupełnie przeciwny, patrzę, ojejku, to będzie smutne i zdziwiłem się, że to nie zgniótł tego Archimond. Archimond generalnie powinien to zrobić, jest, jak to się mówi, sezonowym graczem, on już jest weteranem, więc powinien takie rzeczy złapać, ale potem oczywiście odpuścił, nie wiem dlaczego, no to się brzydko na niego odrzuciło tak naprawdę, nie? Ekonomicznie został tak naprawdę zagrożony, nie chcę zwrócić uwagę, te bazy u niego ginęły, tak, on miał teraz mniej możliwości odbudowywania się, a Miedziany sobie tutaj baskę strzelił, a potem tam się strzelił baskę. No i bardzo to... dziwne, dla nas to była bardzo dziwna, jakby kontrintuicyjna była ta gra bardzo. Na początku tak, potem jak te dropy zaczęły być regularne z każdej strony możliwej, to już było coś, tak. co było łatwe do ogarnięcia, natomiast na początku to wbrew intuicji w ogóle grał Miedziany i jednak się okazało, że w tym szaleństwie Mass Marines była jakaś metoda i wszystko poszło ok. Dobra, mamy tutaj już chłopaków w lobby, my jesteśmy gotowi. Mapa będzie Antigua Shipyard na Antidze. Na Antidze, szczerze mówiąc, zergowie mają dosyć fajne preferencje, ale nie można też powiedzieć, że teranie mają źle, bo tam jest dużo fajnych spotów na siege tanki. Tam się da tak siege tanki obstawić, że i aż boli. Jest tam też dużo miejsca do manewrowania mutaliskami. Chciałbym zobaczyć takie klasyczne Terran vs. Zerg z mutaliskami i Zerglingami, a po drugiej stronie jest jeszcze tanki i Marinesi. A wynik mamy, jaki wynik mamy? Jeden dla Miedzianego, tak? Tak, na razie jeden dla Miedzianego. Zobacz ilu tych obserwatorów. Mecz po prostu się robi popularny. Saturday Night StarCraft. Dobra, chłopaki już tam się ustawiają. To będzie ostatnia gra, czy... Może być, natomiast... Ostatnia gra, nie wiemy. Jest potencjał albo ta, albo będzie jeszcze jedna, więc jak będzie się kończyć w stronę Miedzianego, to usłyszysz, Adrian, i będziesz mógł szukać kolejnej gry, a na razie jeszcze nie wiemy, bo Archimond też gra bardzo silnie i widzieliśmy, że jednak dawał radę. No myślę, że po prostu nie miałem pomysłu, że powinien zrobić tech switcha gdzieś tam po drodze i tego tech switcha po prostu nie zrobił. Ultralicki byłby fajny na to całe, prawda? Tak, tak. No, Marinesi spięci Fungal Grove'em i na to wpadają po prostu ultralicki. Ewentualnie w obronie mógł próbować też Hydry, myślę. No jednak to jest duży DPS bardzo, nie? Ale
Znaczy tak, tak, mógł próbować hydry. Myślę, że to co zawaliło troszkę u Archimonda, ostatnio bardzo modne są te infestory na Terrana, na Mass Marines. Natomiast to co chyba lepiej działa na Marinesów klasycznie to są Banelingi. No na pewno. I przydałoby się w tą całą masę infestorów wmieszać choćby troszkę tych Banelingów, żeby tam... Ale też nie było czegoś co by dawało damage tak naprawdę, bo jakby idea Fangalu nie jest, że sam Fangal zabija, tylko unieruchamia. Zadaje jakiś tam czasowy damage, no ale ktoś musi przespawać przez tych Marinesów, nie? A jak oni, okej, wszyscy naraz dostawali damage, ale nie na tyle, żeby ginęli, no to strzelali dalej, tak? I te mediwaki robiły swoje, więc trzeba po prostu było domykać. Co to za herezja na streamie? Co nas tutaj Damian wyzywa? Damian mówi, że dwa razy Fangal to jest lepsza sprawa niż 20 Marinesów, natomiast przy splitowaniu... Znaczy inaczej, no, trzeba zamykać, ci Marinesi muszą po prostu ginąć. To bo raz... jeżeli oni nie zginą w wyniku tego Fangala, to po prostu to jest zmarnowany czas i będą dalej strzelać, tak? I przy... nie chcę tutaj krytykować Archimonda, bo chciałbym umieć tak grać jak on, natomiast Fangal musi trafić, bo jak ci Fangal nie pyknie, no to niestety, nie? Fangal nie zadaje tyle damage'a co Storm na przykład i jest troszkę gorszy pod tym względem, natomiast unieruchamia te jednostki, które złapie. No Fangal Grove w rękach takiego naprawdę szybkiego i celnego zerga potrafi być śmiertelny, natomiast no czasem tak jak tutaj był Mass Marines, ale te Fangale nie pykły po prostu i niestety. To prawda. Tym bardziej jak split jest po drugiej stronie, bo Kumak Mizinny był w lobby, natomiast Miedziany naprawdę pod koniec tam fajnie te splity robił, jak zostawało mu trochę jednostek, to zaczynał nimi splitować i wtedy nie dało się je złapać w jednego Fangala i te właśnie te resztki są najgorsze. To prawda, no ale też te dropy, no byłem pod wielkim wrażeniem tych dropów i to co one robiły z Archimonda planowaniem tak naprawdę, nie? To prawda. Mamy już drugą grę, jest 1-0 drodzy widzowie, jest już 1-0, zatem pozwólcie, znowu przedstawimy graczy, przede wszystkim jako czerwony zerg Archimond, który nam troszkę zrage-quitował w poprzedniej grze, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, spawnujący się z lewej strony mapy Antigua Shipyard. Natomiast jego przeciwnikiem zwycięskim w zeszłej potyczce jest nasz, można by powiedzieć, aspirujący do miana Marine King Prime'a, Miedziany. Terran niebieski, który w zeszłym meczu popisał się świetną obsługą bardzo dużym watachy Marinesów i właśnie tymi dropami. I zastanawiam się, czy to powtórzy, myślę, że powinien, bo niezależnie nawet od tego, jaka kompozycja armii, to widać było, że dropy są na Archimonda dobrym rozwiązaniem, tak. że Archimond biega tym wojskiem lewo w lewo w prawo i nie dzieli go tak dobrze, jak robi to. No właśnie, bo to jest całe wyzwanie przy... Oportunista. I tak żaden z nas nie wygra, więc nie ma co płakać. To, co jest wielkim wyzwaniem przy obronie przed dropami, to jeśli robisz dwa dropy i atak, to dwie z tych trzech rzeczy mogą ci nie wyjść, no, prawda? No, no, no. Jeśli ci nie wyjdzie tutaj, nie wyjdzie ci tutaj, no to jedno chociaż coś tam wpadnie, prawda? I wtedy jesteś do przodu. Mhm. Jeśli bronisz się przed trzema dropami albo przed trzema atakami, musisz obronić każdy z nich. Tak. I tu jest cały problem, ty musisz podzielić armię, odpowiedniej ilości, jednostkę wysłać i tak dalej, więc no niestety, prawda, to jeśli nie podzielisz armię odpowiednio, no to wtedy przegrywasz przeciwko dropom i widzieliśmy, że Archimond jednak na sam koniec gry miał z tym problem. Jeszcze na początku sobie z tym radził, ale potem było ciężko, zaczął tracić te ekspansje, no i tyle, no. Myślę, że to co pomaga takim bardziej doświadczonym graczom, to rozmieszczenie overlordów na mapie w takich miejscach, bo są pewne newralgiczne punkty na mapach, gdzie jak się postawi overlorda, to się niemal na 100% widzi nadchodzące dropy. I takie overlordy mogłyby tutaj pomóc, no ale zabrakło tego. Ale Archimond generalnie był gotowy na dropy. Widziałeś przecież, że overlordy były, rozmawialiśmy o tym, tak, że tutaj jest tego nie wymierzył, prawda? Tak, ale po prostu potem nie miał po prostu zakopanych gdzieś chociażby paru bailingów albo tych paru piesków, żeby na bieżąco zjadały te wysiadających Marinesów. No i brał wszystkie zerglingi zawsze do ataku, niewiele zostawiał w bazie i przez to miał problem z obroną. Bo najczęściej dropy, najłatwiej się przed dropem bronić, jak złapiesz go zanim jeszcze cokolwiek się rozładuje. Tak. Wtedy pod mediwakiem biegasz tą grupką swoich zerglingów i nawet no, tam nie ma jak jednostek rozładować. Tak, to na pewno, no jak coś wysiada to rozjadasz, więc nie daje tak naprawdę damage'u. Tak, tak. No dobra, no zobaczymy czy widzisz Archimon tutaj, prawda, zakasa rękawy i spuścił łomot Miedzianemu, mam nadzieję, że tak, bo to zawsze, prawda, podbija emocje, kiedy jest 1-1.
Nie, ja myślę, że należałoby mu się. Nie ma co oszukiwać. No. Drodzy widzowie, dla tych z was, którzy dopiero weszli na stream, oglądacie Jegalisk Show, to jest taka nazwa naszego kanału, jeśli jesteście tutaj nowi. Natomiast to, co teraz prowadzimy, to jest Jegalisk Pro Cup. Odsłona już 8 turnieju regularnego naszego polskiego z nagrodą pieniężną dla graczy z wyższych lig. No i mamy nadzieję, że się dobrze bawicie. Mamy już 200 widzów na początkowym etapie. Myślę, że to jest jeden z naszych lepszych wyników. Zatem dziękujemy wam serdecznie za to, jesteście, że nas oglądacie. Dobrze, no nam się dobrze z wami czas spędza. Po prostu już tak rozmawialiśmy tuż przed streamem. Dla mnie też czysta przyjemność tak usiąść i sobie z wami tutaj posiedzieć, pokomentować mecze, bo te gry są wcale nie najgorsze. No i po prostu fajnie się przy StarCraftie siedzi, taki wieczorek sobotni, no nic lepszego nie można robić. No ja muszę przyznać, że zrobiliśmy błąd przed tym wyjazdem do Wrocławia, dlatego że trzeba było jakby wcześniej zaanonsować, że jedziemy, żeby się ludzie do nas odzywali, bo niektórzy rzeczywiście łapali nas na komentarzu i rozmawiali z nami, ale miałem nadzieję, że jakby wyjeżdżając osobiście do ludzi, do fanów, będzie możliwość po prostu pogadania. Także może oficjalnie tutaj teraz powiem, że jeżeli będziemy gdzieś wyjeżdżać, nieważne czy Sebastian, czy Adrian, czy ja, bo będziemy wyjeżdżać, to zawsze nas szukajcie, zagadajcie z nami. Nam jest bardzo miło, że z nami rozmawiacie, no i będzie okazja nawiązać jakiś kontakt, będzie okazja sobie porozmawiać, no bo w sumie ta Polska, jeszcze nie jesteśmy na poziomie, w którym jeździmy limuzynami, a wokół nas rozbijają się koniarze. Dobrze dodałeś, więc, to jeszcze. Więc tak, więc póki co bardzo chętnie się zaprzyjaźnimy. Nawet dwóch widzów, szczerze mówiąc, do mnie pisało, że ej, widziałem Czarka tam we Wrocławiu, ale tak wstydziłem się podejść, więc no nie wstydźcie się, zawsze podejdźcie, zagadajcie. Ja chciałem w ogóle na Face'a wstawić naszą fotkę, żebyście nas szukali explicite, natomiast mój telefon stwierdził, że jednak tego nie zrobi. Ale ja wstawiłem tą fotkę. Ty wstawiłeś, ale nie zaznaczyłem bardzo wyraźnie, że istotnym jest komentarz: podchodźcie do nas i rozmawiajcie z nami, bo my tego chcemy, bo myślę, że to jest naturalne, że każdy człowiek, prawda, bo z jednej strony zawsze wydaje się, że jesteśmy sobie bliscy, dlatego że się spotykamy bardzo często, ja rozpoznaję wasze niki, wy rozpoznajecie moją mordę, no bo się na tym ekranie prężę, natomiast osobiście to jest jednak taka granica, że niby się znamy, a jednak nie, więc myślę, że to jest oficjalne stwierdzenie, że tak, podchodźcie. Co więcej, no my jakby bardzo do serca bierzemy to wszystko, co mówicie, bardzo staramy się budować tą społeczność razem z wami, no i raczej panuje na Jegalisk Show taki klimat nie tyle współzawodnictwa i trollowania, tylko jednak hobby. Takie hobby, to takie fajne hobby po godzinach, nie? Dobra, wracając natomiast do samej gry, bo trochę się rozgadaliśmy, zaraz byśmy się rozpłakali żywnymi łzami i wyciągnęli chusteczki, jakbyśmy tak dalej mówili o tym, jak jesteśmy fajni. Natomiast widzimy, że Miedziany otwiera Helionami, a przy okazji w tle robi Cloak Banish. I to jest jedno z tych otwarć, które po prostu kocham oglądać w meczach. Tak, to jest bardzo koreańskie otwarcie, bo Koreańczycy pierwsi wpadli na pomysł, że można harasować ze wszystkich stron naraz, a potem jeszcze bardziej. Heliony, raz, że zauważ, że to nie jest kilka Helionów, które kontrolują mapę, tylko to są Heliony, które są przygotowane na to, żeby wjechać w linię minerałów. Jeśli Miedziany to wykorzysta, to będzie super. Oczywiście Archimond już widzi, że to się zbliża i będzie mu się łatwiej przy tym bronić, ale zaraz po tym będzie poprawka z Cloak Banish, i to nawet nie jednym, a kilka. No i taki atak jest w stanie zabrać naprawdę duże ilości damage'a i wcale łatwo się go nie broni. 1-1-1 jest niebezpieczne w każdym wydaniu. No i zobaczmy się tutaj. Wjeżdża do bazy powoli Miedziany, zdecydowanie on jest agresorem w tej rozgrywce. Ominie sobie oczywiście zupełnie oleje. Oj, no myślę, że to ustawienie nie było najlepsze, dlatego że zalingi okrążyły, ale teraz jest lepiej. Teraz właśnie wykorzystuje teren dla siebie i pali trochę tych zerlingów, ale chyba w zasadzie robotnicy nie powinien. Ale ze strony Archimonda piękny surround, oczekiwanie. Zauważ, że on, bo część graczy panikuje troszkę wcześniej i wystawia swoje zerlingi przed bazę, żeby się bronić, tak? Natomiast to co zrobił Archimond, to on ukrył je w głębi swojej bazy i potem wyskoczył tak z przyczajenia, prawda? Jak już było wszystko w bazie, no i przez to udało mu się złapać, no bo zerglingi na creepie poruszają się szybciej i Helion nie są w stanie uciec. Ale dwa Cloak Banshee no już właśnie będą w drodze. Czy robi się trzecie? Nie, tam już będą siege tanki do obrony. No i to jest właśnie cały cud wynikający z tego builda, że pozwala na aż tyle różnych jakby wyjść z tego builda, że to nie jest tylko build do ataku, tylko to jest build, za który można schować ekonomię, który można dostosować dynamicznie do czego tylko chcemy. Mi się zawsze bardzo podobało to w wykonaniu, znaczy pierwszy raz w ogóle ten build i jakby jego siłę widziałem w wykonaniu Jezus, ale mam teraz zwiechę, Nercia, który grał teranem. Tak, który grał teranem. I najpierw właśnie tymi Helionami poharasował, trochę tam, nie stracił ich dużo, ale coś tam stracił, wyszedł z bazy, poprawił Cloak Banshee,
chyba jednym czy dwoma, też wyszedł i potem wszystko to razem złożył z czołgami i z, nawet nie bajabalem, tylko kilkoma tak naprawdę malinsami. Tak. I po prostu nagle okazało się, że to jest miażdżąca siła jedząca wszystko, co zerg był w stanie produkować. Supernova świetnie gra tym buildem, to jest Koreańczyk, jeden z tych, którzy ten build propagują i rozwijają, natomiast gość zaczyna od agresji marinesami z dwóch raksów, potem przychodzi w Heliony i karasuje. Zejdzie do... Oj, czy będzie musiał kancelować? 20 i nie zdążył nawet kancelować! Oj! A czy on chciał się rzucić tak na zniszczenie i w sumie ani nie zniszczył, ani nie kancelował, nic nie zrobił. W związku z czym tak. To 300 minerałów zupełną cholerę, ale teraz mamy prawdę. Z drugiej strony nie zdążył domknąć walla tutaj miedziany, no i ma teraz poważny problem, bo jest tutaj sporo roachy, oczywiście będzie w stanie się obronić, podejrzewam, banshi się już wycofały, ale miedziany nie był przygotowany do tej obrony i tutaj są te clock banshi, ale one już mają niewiele energii. Roachy i zerglingi będą w stanie zarżnąć naprawdę spore SCV-y, chociaż trzeba pochwalić też miedziany, ładnie otacza to wszystko, chociaż traci SCV-ki jak szalony, zobaczmy, zakładka straconych jednostek, 36 straconych, 43, 5, niemal wszystkich straconych robotników w tym ataku. Przepięknie wychodzi na swoje Archimond, pomimo tego, jak trudno było mu się obronić, pomimo tego, że stracił ekspansję, jest teraz w fantastycznej pozycji i tym swoim atakiem podlotowym zadaje ogromny damage. No i zobacz, dochodzą nowe zerlingi, które w zasadzie rozwiążą całą sytuację dokumentnie. Dlaczego tak wyszło? No myślę, że obaj gracze po prostu bardzo dużo AKM-ów i bardzo dużo nerwów mieli w momencie, kiedy była tak miała na dole i tutaj miedziany z kolei nie wrócił do bazy, nie zamknął jej i dlatego i stąd ta wymiana, ale wyszedł jednak Archimon z bazy, nie pozostał, chociaż zadał olbrzymi damage, zobaczmy, że 110 na supplya na 47, ale base trade fantastyczny, naprawdę. Fantastyczny, jeden z lepiej wykonanych, jakie widziałem ostatnimi czasy, naprawdę base trade, który się mocno opłacił, no i tak naprawdę miedziany nie miał czym tutaj base trade'ować, bo jego cała armia, znaczy reszta armii, której nie było tak dużo, jednak to za dużo technologii go mocno kosztowało, no i mamy no i GG po chwili jednak, zastanowienia, tak, że jednak tak. Nie da rady. No i mamy 1-1. No to była dobra wymiana, wesoła była, trzeba przyznać. Najpierw to nasza ulubiona taktyka, właśnie supernowy, która potem od razu, wydawało nam się, że Archimond, prawda, nie robi, widzę, nie robi tam najlepiej w obronie, a tu się okazuje, że nie robi najlepiej w obronie, bo właśnie atakuje. No. Bo to go rozproszyło tak naprawdę. Najlepiej, że pokazywali, że mamy 227 widzów na żywo, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Witajcie ci, którzy przyjście pierwszy raz, mam nadzieję, że zostaniecie. Ci, którzy jesteście od dawna, dziękuję, że jesteście. No, ale w ten sposób oto jakby rage Archimonda się może odrobinie zmniejszyć, dlatego że w końcu wygrał. Mam 1-1, będzie bardzo... Co? No, tam pierwszy czat z góry zobacz, że jest taki średni. Tu. A tam niektórzy rage'ują, ale... No, także... Fajnie, że są na własnym poziomie. Widać oczywiście, że to nie jest koreańskie, nie wiadomo co, ale przez te pojedynki są słodsze. Dlaczego? Tak. Bo są na równym poziomie, bo jest możliwość powstania błędu, bo są emocje, bo są błędy takie, takie powiedziałbym już wynikające z podniecenia, z jakby takiej, że to się musi teraz skończyć, musi, a się okazuje, że nie, że mecz trwa jeszcze parę minut i czegoś tam zapomniałem robić. Przy okazji, drodzy widzowie, jeśli oglądacie nas na żywo, zachęćcie swoich znajomych, pokażcie im, że StarCraft jest czymś fajnym, że można wspólnie przy tym usiąść, pogadać, dobrze się bawić, bo po to właściwie to robimy, chcemy pokazać, że to jest fajna rozrywka, na świecie to się w olbrzymi sposób rozwija i myślę, że to jest dobry moment, żeby zostać częścią tego e-sportu, żeby zostać częścią społeczności StarCraftowej, bo to jest ten moment rozkwitu, gdzie jeszcze nie wszystko jest zdefiniowane, nie wszystko jest mocno rozwinięte. No i tutaj właśnie chciałem dodać, że bardzo długo o tym rozmawiamy i myślimy i w zasadzie chcemy zrobić ze StarCrafta i nie tylko, ale jakby na tym się bazując, po prostu w Polsce modę i rynek na to, żeby oglądać e-sport dosłownie w rozumieniu sportu, tak? Tak. Kibicować, mieć koszulki, mieć czapki, chodzić do pubów, oglądać tam mecze, oglądać je na streamach, no po prostu mieć jako rozrywkę, prawda, XXI wieku, pokolenia Y, jak to się raz mówi, bo nie wiem, czy wiesz, ale nasi widzowie są pokoleniem Y, a tak? Jesteśmy pokoleniem X, okay. Podobno, tak. Tak wyczytałem dzisiaj w Polityce, chyba 2 tygodnie temu był taki artykuł, czym się różni jedno od drugiego. No. Także myślimy, że ze spokojem możecie, że to nie jest geekostwo, to już nie jest tak, że się siedzi przed kompem i tylko i wyłącznie gra, dlatego że duża część naszych widzów, o czym nam mówicie często osobiście albo na czacie, jest tak, że nie gra sama. Tak, to prawda. Niektórzy decydują się na granie, ale bardzo
bardzo dużo nie gra. I też na tym turnieju we Wrocławiu było widać, że można przyjść z dziewczyną i są emocje i po prostu jest fajnie spędzone popołudnie. I potem dziewczyna wisi na ramieniu chłopaka. Jak on mógł wpuścić tego dropa? No to takie sytuacje w zasadzie były, muszę powiedzieć, na tym wrocławskim tym turnieju, że byłem naprawdę olbrzymie zaangażowanie wszystkich, nawet tych, którzy było widać, że raczej nie grają. Chociaż mogą się mylić. Dobra, tymczasem przejdźmy do samej gry. W sumie jeszcze tak jedna uwaga, bo ja też byłem na LAN-ie w Warszawie przy tym. Fala zalewa czat. Fala zalewa czat, woo! Jak super, my też was kochamy. No zróbmy dwuosobową, uwaga. Dwuosobowa fala. Specjalnie dla was. Dobra, przedstawmy jeszcze graczy, potem pogadamy o Warszawie w lewym dolnym rogu. Miedziany, niestety przegrany poprzedniego meczu, Teran. I co? Aspirujący do Marine King Prime'a. A fala nadal trwa! Fala jest przepiękna. No. Natomiast z drugiej strony mapy w trudniejszym do ogarnięcia kolorze, bo fioletowym, znowu będzie fioletowy z fioletowym, fioletowy z różowym. My mamy mniej receptorów kolorów, w związku z czym no coś tak. Będzie trzeba to jakoś sobie z tym poradzić. Archimond, który gra z Ergiem. No i myślę, że gra... O, dalej jedzie, to my drugą, uwaga. Zaraz wpadniemy do sąsiadów piętro niżej. No i dobra, jak myślisz, co się wydarzy, dlatego że jest 1-1 i sytuacja jest napięta, mam takie wrażenie, poprzedni mecz wygrany też base trade'em tak naprawdę, wcześniejszy też się mocno wyżynali, to nie było jakieś takie jednorazowe, chirurgiczne zwycięstwo, prawda? Wiesz co, trudno na tym etapie przewidywać, na razie widzimy Archimond idzie w to, co Zergowie niemal zawsze idą, bo jeśli Zerg nie idzie w szybką ekspansję, to znaczy, że robi jakiegoś cheese'a z jednej bazy. Bo zauważ, jak fajnie ewoluowała ta cała meta gra, ta cała otoczka. Mm-hmm. Na początku Zergowie strasznie narzekali, że o, my mamy takie słabe jednostki. Nie wszyscy, prawda? Bo jednak gracze się znają na tej grze i niektórzy wiedzieli, że to wiesz, kwestia balans jest i Zergowie mieli być słabsi, jeśli chodzi o ilość, o swoje jednostki, natomiast zalewać ilością i ekonomią. Natomiast były takie narzekania, no i ja gram z jednej bazy i Protoss gra z jednej bazy, ja nie mam szansy. No. A potem Zergowie odkryli, ej, ja w sumie mogę wziąć w miarę szybką ekspansję, czyli grać z i wcale nie można grać z jednej bazy, prawda? Tak, to zaczęli grać z dwóch baz, się okazało, że no jest ich więcej, jest ich w gruncie rzeczy może i są słabsi, ale przy okazji jest ich więcej, po prostu mają lepszą ekonomię, więcej supply. A potem Zergowie odkryli, że mogą grać z trzech baz i to było w ogóle coś, co zmieniło grę w StarCraftie i Zergowie przekonali się, że w miarę szybko są w stanie grać z trzech baz. Oj. Drogi Sebastiany, bądź uprzejmy może... opuścić, jeżeli masz lagować. Natomiast tak sobie właśnie pomyślałem, patrzę na tą bardzo długą, co by nie falę, co by nie mówić falę, żeby sobie ładnie skopiować z mojego logu i pozdrowić Karmaka. Wysłać mu to i pozdrowić. Piszcie proszę na czacie pozdrowienia dla Karmaka, ja skopiuję te wszystkie rozmowy razem z falą i wyślemy do niego maila, że... Bo zresztą Tarson się pojawił tam w tej fali, nie wiem czy widziałeś, w związku z czym nawiązywali do... Gdzie? No w tej bardzo dużej fali był Tarson, kilka razy się pojawił, także... Tak. Pozdrawiamy Tarsona. Także, bo to jest nawiązanie do wrocławskiego fali Tarsona, którą robił Karmak, także pozdrówcie Karmaka, a ja potem to kopiuję i wysyłam do niego na maila, że jego zapoczątkowana tradycja trwa. Karmak i jego fala to jest coś, co już od dawna trwa. Była fala dla Tarsona na Battle.necie pierwszym w Warszawie, potem na ostatnich Nationalsach zabrakło Tarsona, ale fala dla Tarsona i tak była. Tarson to jest w ogóle gość, który wzbudza olbrzymie emocje u publiczności. Pytanie jest też, to jest Karmak. Słucham? Pytanie też, to jest Karmak. Karmak to jest taki działacz StarCraftowy, Polak, który w ESL-u działa za granicą. Jest filologiem chyba angielskim, co powoduje, że jego angielski ma piękną kluskę i bardzo dobrze sprawdza się jako komentator międzynarodowych eventów, ale też polskich, przecież był w Warszawie na zeszłym roku Battle.necie, tak, Invitational. I we Wrocławiu też się pojawił ze sobą. Ale może przejdźmy do tego, co się dzieje na ekranach. Mamy na razie dwie bazy dla Archimonda, ale zauważmy, że bezgazowe. Na razie Archimond pakuje wyłącznie w ekonomię. No i pyta, czy znowu masa Rinów leci. Tak właśnie. Masa Marinesów, to jest to, co gram. Miedziany dopiero skończył robić Tech Lab, upgrade'y już niedługo się będą zaczynały. Nie ma zbyt dużo gazu, no i tak faktycznie to, co widzimy na ekranach, sugeruje dużą ilość Marinesów. Przydałoby się jeszcze kilka baraków. Bo widzieliśmy, że jedną z takich małych wad tego, co działo się u Miedzianego, to że niewystarczająco szybko wydawał supply. Myślę, że on znacznie szybciej
szybciej byłby w stanie wymakrować, pełen limit osiągnąć, niż faktycznie się to działo. No ale to się jeszcze wszystko okaże. Widzę, że tam Czarek wysyła maila do Nie, do na razie zachowuje. Wyślemy już potem, tak proszę zachować, żeby nie zniknęło. Jest, zachowałem wielką waszą falę. Dziękuję wam za współpracę przez internet, że poczuliście emocje, pomajtaraliście klawiaturą i palcami po niej. I wyślemy to potem do Karmaka i zobaczymy, jak zareaguje. O tak właśnie. Tymczasem Archimon znowu wziął szybkie cztery gazy. Myślę, że będzie robił to, co w poprzedniej grze. Myślę, że możemy spodziewać się znowu mieszanki lingów i mieszanki i do tego inwestorów. A nie mutaliski? No, na Mass Marines mutaliski nie słyną ze swojej skuteczności. No nie, ale zanim będzie Mass... A no w zasadzie tak. A zanim będzie Mass Marines, jeszcze mógł próbować po prostu a tu już ekonomię. Jest takie... Już jest Mass Marines. No to już jest po... A mutaliski zawsze wchodzą dopiero w 10, 11 minucie, w zależności od wykonania, od tego, co się jeszcze dzieje, ale jednak mutaliski to nie jest coś, co możemy mieć szybko. Szybko to możemy mieć 3 mutaliski, a 3 mutaliskami to możemy co najwyżej odpływ zatkać, prawda? Tak, tak. I tyle. No dobra, no i zobaczmy teraz. Jest cała grupa Marinesów atakujących, zbliżających się do bazy Archimonda. Przynajmniej miałem wrażenie, że będą się zbliżać, ale chyba czyszczą zelnagi na razie. Nie wiem dlaczego wszystkie, ale okej. Okay. Wracają? No jednak wracają, czyli tutaj ta grupka Marinesów była wyłącznie po to, żeby zabrać Archimondowi kontrolę nad mapą. Myślę, że Archimond szybko mógłby się cofnąć. No wyszedł całkiem ostrą ilością Marinesów, którą mógł coś zdziałać, pozamiatał te wieże i wrócił. Znaczy, bo taka ilość Marinesów to jeszcze nie jest ilość Marinesów, którą możemy domknąć grę. To jest ilość Marinesów, którą możemy trochę pochodzić, postraszyć, bo zauważ, co sprawiło to w psychice przeciwnika. No, ona budowała stawu. Właśnie. Od razu. I teraz Archimond zaczął budować staw, ma teraz mnóstwo stawu, a Marinesi nie przyszli. W związku z czym Archimond nie rozbudował ekonomii swojej. I to jest taki straszak, prawda, który uzerga często. Który uzerga bardzo często i skutecznie wywołuje ataki produkowania jednostek, bo dla tych z was, którzy są dopiero początkujący w StarCraftie, zastanawiacie się, dlaczego mówimy, że o, Zerg naprodukował jednostek, ale czy nie chodzi o to, że produkuje jednostki? Otóż Zerg musi wybierać pomiędzy jednostkami a robotnikami, którzy zbierają więcej zasobów. Zerg ma larwy i to wszystko się dzieje z tych samych larw, więc trzeba decydować, kiedy budujemy armię, a kiedy budujemy jednostki. No i taka decyzja. Co oczywiście nie jest w żaden sposób problemem ani Terana, ani Protossa, którzy mają specjalizowane budynki, które sobie na spokojnie w swoim tempie produkują, podczas kiedy Command Center zajmuje się produkcją robotników. No ale mamy, prawda, pierwsze zakusy na drop. Dwa mediwaki, chyba marynarzami pewnie wypełnione, zgaduję. Tak. Jest niby na to przygotowany Archimond w tym sensie, że widzę, że tu i ówdzie jest Zerling rozłożony. Mhm. Więc chyba go dostrzeżę. I zresztą chyba się już zbierał na tamtym wybrzeżu armia, tak? Na patrolu wreszcie. No i to jest porządna obrona przed dropem. Natomiast to, co Archimon troszkę przegapi, może, jest fakt, że no, mediwaki mają tutaj na mapie Shakura's Plateau, mają olbrzymią przestrzeń do manewrowania w powietrzu, więc... No i uwaga. Zawsze będą w stanie się rozładować tutaj bliżej minerałów. No i tutaj coś nie pykło, zerlingi na patrolu dopiero teraz dotrą, a Marinesi są rozstawieni przepięknie pomiędzy ekstraktorem a minerałami i wygląda na to, że zadadzą pierwsze poważne straty w tym meczu. 8 robotników zabitych, kilku kolejnych może za chwilkę paść, natomiast Archimond morfuje coraz więcej zerlingów, kilka banningów już się tam toczy i wreszcie banningami, bardzo mądre zagranie ze strony. No ale chyba Archimond chyba wyciągnął miedziane. Zobacz, rzut jest z dołu z powrotem, wcześniej przetransportował tych Marinesów. No, ale zaraz może stracić. Bo jest ta królowa teraz z nowym zasięgiem, o czym nie pamiętał. Oj. Chyba miedziany, no i właśnie nie pamiętał na pewno. Oj. Ile ma HP ten Mediwak? Mediwak ma teraz HP 6. Jeszcze działa. Mediwak, tak. Jeszcze działa, zobacz. Na jednym silniku. Czasem drugi drop z tej strony wyczyścił ekspansję, a zatem miedziany przechodzi znowu w ten sam styl. Multidropy to jest bardzo fajny styl. No i Archimond będzie po raz kolejny testowany na tą jego umiejętność bronienia się przed wielu dropami. Kolejne rozładowanie, drop tutaj na naturalu. Za chwilkę zejdzie ekstraktor, kilku robotników ucierpiało, ale miedziany raczej idzie w ilość tych dropów niż w ich jakość. Nie stara się od razu zabić wszystkiego. Straty, które miał ponieść Archimond już dawno poniósł w tym ataku. Banningi biegają, ale Marinesi nas. Samą porę, no przynajmniej część z nich, ci szczęśliwcy tutaj zostali i udało im się ewakuować. No muszę przyznać, że miedziany tutaj naprawdę pokazuje wysoki kunszt tych dropów. Zobacz, że Archimond w ogóle bardzo dużo stafu przeprowadza z lewa na prawa i z prawa na lewa i w zasadzie dość tanim kosztem mi się powiedziało i dużymi umiejętnościami cofnął przeciwnika i go zastraszył na pewno, no i zadał bardzo dobre straty ekonomiczne tak naprawdę. Tak.
Patrzymy jeszcze, gdzie są te mediwaki miedzianego. Wygląda to, że o, jeden leci już tutaj. Znowu będzie kilka dropów na raz. No i w ten sposób Archimon nie bardzo ma jak atakować. Archimon jest przyciśnięty we własnej bazie i z dwóch baz miedziany ma więcej supply. Tymczasem Archimon jest już gotów. Czy wyślę? Nie, nie wysłał zerglingów za mediwakiem. Trochę spóźniona reakcja. Niestety teraz marinesi znowu mają szansę rozłożyć się w tym odpowiednim miejscu. Zobaczmy w ogóle, jak wyglądają upgrade'y. Plus jeden dla obu graczy. Zatem jest dosyć równo, jeśli chodzi o upgrade'y. Drop na południu, został szybko wyłączony, no i Archimon wreszcie nauczył się zerglingi, bellingi. To jest ten sposób, żeby bronić dropy. Tak, myślę, że jest taki sposób do bronienia dropów, ale cały czas widzimy, że jeszcze nie ma tego refleksu od zauważenia na horyzoncie nadlatującej kropki do wysyłania zaraz tam wojska, bo w zasadzie same broniły się tam te zerglingi, w sensie same ruszyły, bo tak. Zostały ostrzelane. Tymczasem zauważ fantastyczną rzecz, Archimon zostawił tutaj jednego zerglinga i mamy, ale po co? Jeden zergling opóźnił tą ekspansję o dobre kilkadziesiąt sekund, bo nie był tutaj w stanie wylądować Orbital Command. Miedziany musiał wydać dodatkowe akcje swoje, myślowe, żeby tutaj przyjść i pozbyć się tego zerglinga. Tymczasem mamy podlot zerglingów bardzo ładnie. Jeśli wpadną i skupią się na... Nie skupiły się dlatego, że bardzo dużo Wataha Marinesów by ich po prostu rozstrzelała i to byłby nawet w sumie dobry wabiak. Zobaczmy, że Miedziany ma w zasadzie przewagę w supply'u w tym momencie. A na pewno przewagę w ilości armii i tych Marinesów się rozrobiło tak potężna ilość, że teraz trzeba będzie popatrzeć, jak poradzi sobie ze splitami Miedziany. Czy Miedzianemu uda się kontrolować o tyle tych Marinesów, żeby się rozpierzchali, lecą bailingi i nie ginęli masowo. Bo do tego się sprowadzi ta ostateczna konfrontacja, do której mam wrażenie powinna się zaraz wydarzyć. No i przede wszystkim to, co mi się podoba, zauważ, że Archimond teraz wie, i to jest jeden z elementów wymaganych wręcz dla zerga, że trzeba rozprzestrzeniać creep na mapie i to mocno intensywnie. Kiedy gramy przeciwko Biobalowi, przeciwko Marinesom zwłaszcza, potrzebujemy mieć duży dywan creepa aż do bazy przeciwnika po to, żeby szybko manewrować własną armią, tak. Żeby móc łapać dropy. Przypomnijmy, że jednostki zergowe poruszają się znacznie sprawniej na właśnie na tym creepie, w szczególności bailingi, z tego co pamiętam. Wszystko się porusza. No ale jakby bailingi są tu kluczowe, bo bailingi są tym damage dealerem w tym całym rozdaniu, to prawda? Mhm. No i mamy całkiem spory drop, chyba widzę, że jeden z dołu, drugi z góry. Będzie jeden z dołu, jeden z góry, jeszcze atak przez środek, zatem będziemy mieli atak na wiele stron, bardzo fajna technika. Poprzednio Archimon nie był w stanie sobie z nią poradzić, skan znowu pada po to, żeby pozbyć się kryptumoru, wycofać creepa. Tymczasem za chwilę rozładowują się dropy, jeden zbiegnie tutaj po rampie na ekspansję naturalną, drugi biegnie z góry. Armia na środku się wycofała, to był taki wabik. Tymczasem bailingi pięknie wpadają w armię Miedzianego i niestety Miedziany ale musi się wycofać, ale... Na północy, gdzie jest ten drop? Właśnie nie, chyba go nie było jeszcze, czyżśmy go przegapili, bo przybył też ten drop. Teraz tutaj chyba jest, tak mi się wydaje, bo tam bardzo dużo rzeczy przebiegło. Północny drop się wycofał chyba z tego, co widziałem, bo tą kropkę na minimapie obserwowałem, tak, wycofał się, przeleciał z powrotem. Tymczasem Miedziany szykuje się do większego pusha, uzupełni swojego pusha o siege tanki. Siege tanki są wymaganą wręcz jednostką, jeśli chodzi o walkę z bailingami. Kilka bailingów na dzień dobry ginie od siege tanka. To samo zresztą z zerglingami, no i Miedziany buduje kolejną ekspansję. Tutaj ma tak naprawdę... Jakieś na mapie się porusza, zobacz. Terana i teraz. Oj, tymczasem to jest moment, bo to nie widział zza krzaka, szczerze mówiąc. I świetny moment na wejście, siege tanki rozstawione, ale zaraz będzie po nich, chociaż bailingi niepotrzebnie. Oj, czemu wycofał się Archimond? Zupełnie niepotrzebnie się wycofał w tym momencie, mógł chociaż myślałem, te siege tanki dopiąć. Że te siege tanki bardzo zginą, a okazało się, że bardzo dobrze zadziałały, dlatego że po pierwsze jeden z nich nawet strzelił, a te dwa, te zgromadzone bailingi wokół tych siege tanków. No i teraz siege tanki są koło wieży Zelnaga. Wieża Zelnaga, zobaczcie, jaki daje duży łuk patrzenia. Przez to w ogóle nie potrzebuje Teran dodatkowych jednostek powietrznych, które dają mu zasięg widzenia. A normalnie jest to wymagane. No i zobacz, idzie znowu drop. Czyli znowu na dwa fronty. Miedziany wykorzystuje swoją przewagę, mam wrażenie, w multitaskingu nad Archimondem. No i idzie główny push środkiem mapy, przy okazji drop z prawej strony, gdzie on jest. Te fioletowe kolory są fatalne do oglądania, ale mamy kolejną główną bitwę. No i tym razem pięknie złapane siege tanki, Miedziany się wycofuje, jednak pozycjonowanie jego do walki nie było zbyt dobre i to go mocno ukaże. Pytanie, gdzie jest jego drop? Czy drop się znowu wycofał? Na razie nie widzimy tego dropa. Ale wszyscy generalnie zginęli, mamy 150 supply'a do 110. Także naprawdę jest ciężko dla Miedzianego. Myślę, że tutaj podgryzane teraz baraki, myślę, że będzie się musiał poddać Miedziany i oddać tą grę. I jednak bailingi i potem dodany ten fangal inwestora to
bardzo poprawiło jego osiągnięcie. Tak, jednak Banningi plus Infestory to jest o wiele lepsza mieszanka niż same Infestory czy też same Banningi. No i mamy tutaj zrzucenie mnóstwa całego Infesteran, a Infesteran są całkiem mocni. Mają co prawda niewiele punktów życia, natomiast zadają fantastyczny damage. No i tutaj zaraz będzie tak naprawdę pozamiatane, reszta energii już wydana. Pytanie, co robi Miedziany? Czy Miedziany gdzieś idzie z dropem? Nie, na razie próbuje się jeszcze bronić, ale wszędzie mamy coś. Wszędzie się coś dzieje, wszędzie są Zerglingi, wszędzie są Infestory, tutaj Infestory Marińsku, pomimo tego, że dogrywają. Mamy GG ze strony Miedzianego. Archimond wygrywa 2-1 po bardzo emocjonującym best of 3. No i teraz zastanówmy się, dlaczego tak wyszło. Na pewno zmiana kompozycji Archimonda na rzecz Bailingów. Poprawa na pewno obrony przed dropami Miedzianego, chociaż idealne nie były, to były lepsze niż wcześniej. No i myślę, że jak już tak dużo miał tych Marinesów, Miedziany to po prostu nimi nie umiał zarządzać w takiej konfrontacji bezpośredniej, bo ci Marinesi bardzo smutno ginęli przeciwko, często byli otaczani przez Zerlingi i tak samo bardzo byli ranieni tak. Bailingami. Bailingi jednak robiły te bardzo duże damage'u i no i Miedziany nie robił splitów. Tak. I zauważ, że główne walki odbyły się jednak na creepie albo na brzegu creepa tak. I to dało Archimondowi olbrzymią przewagę, a najbardziej niebezpieczny moment był w chwili, gdy Miedziany posiadał w swoim władaniu tak naprawdę tak. wieżę Zelnaga. Tak, wtedy, tak, tak, tak. Wtedy miał olbrzymi zasięg, siege tanki, to wszystko jednak brakło tych siege tanków, powinno być ich więcej, bo technika, którą teranie często wykorzystują, to jest taka, żeby mieć siege tanki i zostawiamy je potem z przodu, one zadają splash damage, a przy okazji świetnie tankują, naprawdę dobrze ściągają damage. A Marinesami się wycofujemy i strzelamy z tyłu, żeby Marinesi nie obrywali od Bailingów, tak. Ale tutaj tych siege tanków było ewidentnie za mało, za dużo biobala. Tak. No były później dodane tak naprawdę. Tak, były później dodane. Tymczasem my ruszamy na polowanie kolejnej gry, wracamy do Was za chwilę. Przypomnę, oglądacie Jegaisk Pro Cup, już 8. odsłonę turnieju, bardzo regularnego, który prowadzimy na antenie Jegaisk Show. Zachęcamy do subskrypcji, zachęcamy do oglądania naszych show. Tymczasem my znikniemy i zaraz dorwiemy kogoś kolejnego do gry, kogo możemy pokazać na streamie. Nie odchodźcie nigdzie.